are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Just Cause 3. Hey, Aquila! Ready to swoop down and free some of your comrades? A nearby truck is transporting prisoners out of the area. Freedom. Ależ z przyjemnością. Backup required. Dobra, żegnam. Jasne. Copy that. Reinforcements inbound. Nie znam, po prostu gdzieś wlecieć. Wlecieć, wjechać gdzieś w las. Target is still at large. Find him. No i pięknie. We've lost him. Get back to your post. It's hard being this good. Sorry, nie to chciałem zrobić. Okej, dobra. Za takie podejście mi się udało. Uwaga, dlaczego jestem w prowincji Maestrale, a nie tam, gdzie zakończyłem odcinek w poprzedni? No to dlatego, że w momencie, w którym miałem dostęp już do... miałem już dostęp do naszej kochanej Iskierki Edenu, no to nie umiałem sobie tego odmówić, czy też jak zacząłem wroka blał właściwie, no i polatałem sobie po całym Insula Striate. Aktualnie tylko 3 prowincje zostały do wyzwolenia, z czego jedna to sztab, którego przez atomówkę bawarową nie mamy jak przejąć. Nawet nie wlatywałem na tamto miejsce i nawet nie chcę sprawdzić sobie, bo gdybym tam wleciał, więc to zostawiłem. Prowincja Prima, której w ogóle nie ruszyłem, prowincja Regno, która jest cała taką jedną wielką bazą wojskową, mi się wydaje, no i prowincja Libeccio. To są jedyne 4 prowincje, jakie mamy do wyzwolenia, ale wyzwalaniem nie będziemy się ich zajmowali, ponieważ jedyne, co mnie interesuje, to na razie fabuła. No ale wiadomo, jak fabuła będzie czegoś wymagała dalej na tej wyspie, no to wtedy możemy się zająć tymi misjami z Delceków, no a potem możemy wyzwolić całkowicie te prowincje i potem zostaje już tylko Insula Lacrima. Tylko tutaj to są jakieś zadanie endgame'owe rzeczy. Ty na dnie, co tu jest w ogóle pokazane, nie? Tu jest co? 2 więzienia chyba, 1 skład amunicji i... nie wiem, co to jest trzecie. No ale to jest mało istotne. Dobra. Długa i niebezpieczna droga. Dima skonstruowała prototypową broń elektromagnetyczną, która być może będzie w stanie dezaktywować osłony bawarowe. By zyskać pewność, konieczne są testy. Anika i Teo, uzbrojeni w prototyp, czekają na Riko na pewnym odległym poboczu. Dobra, tu bym tylko ustawił punkt docelowy. No i lecimy fast travelem nad miasto. Ale powiem wam, że z tą Iskierką Edenu przejmowanie niektórych tych placówek jest dziecinnie proste. I to głównie przez to, jak właśnie ta Iskierka teraz dzięki modom, a co jest najlepsze, za pierwszym w ogóle podejściem do wyzwania, zrobiłem jej na 100%. Dzięki modom do tej Iskierki, nie dość, że jest to dziecinnie proste, bo błyskawicznie się ona odładowuje, no to jeszcze bardzo ładnie obejmuje praktycznie wszystko, co się znajduje na obszarze. Ale w sumie właśnie, a propos Iskierki, to tak, wróćmy sobie do niej. Tutaj jak widzimy, też praktycznie prawie wszystko mam blokowane. Z tego brakuje mi tylko co? Tego moździerza za starożytne grobowce, rdzenia mocy za jakąś tą. Rdzenia mocy za jakąś misję i 2 FOV też za misję. Czyli to jeszcze brakuje. No ale tutaj proszę Iskierkę. Tutaj tego wam nie pokazałem, ale zbierając sobie właśnie sekrety, odblokowałem rewolwery. Czyli Peacebringera. No a tutaj mamy wyrzutnie bawaru w jakiejś bazie wojskowej. Jestem prawie pewny, że to dostanę albo dostanę to za tego, albo dostanę to za tą całą jedną prowincję, co tam jest, albo za sztab. Ale kto wie? Kto wie, czy to faktycznie będzie tu, czy tu? Dobra, pojazdu nie ma co raczej prosić, więc
Proszę mi tu ściepnąć to bardzo zgrabnie. Dobra, do jednego amunicja, a do dwóch poprzednich, a to... A nie, czekaj, LKM mam full. Dobra, to nie ważne. Oh, change is good. No, ale fajnie będzie postrze... Aha, tu nie ma amunicji tutaj. Dobra. No to długo nie postrzelam niestety z tych rewolwerów, no ale... Może znajdziemy jakieś amunicje. There is no denying that your friend Dima is a brilliant theoretical physicist. Hmm. But the actual construction of this device will not hold a charge. This works all right. Didn't you test that thing in the lab with your new tank? Yes, well, we had to take a few parts from the tank to make this, so it was not possible to test. So, now I've lost a very valuable tank. This thing better be worth it to you. It will be worth it. If it doesn't explode and kill us first. Hey, I heard that... Dima, what is he talking about? Will this thing explode? Gibberish. Nonsense. Energy will dissipate as soon as device deploys here. Device will dissipate first. So what are we doing here? Field test. Must test against working tanks. Device only has enough power for one discharge. One explosion. Enough. Thanks, Dima. Sorry. Look, your friend Sheldon showed up at the cove. That's a dangerous man. He told us where to find a couple of Bavarium tanks. Did he know? What a coincidence. Sheldon is full of coincidences these days. So what do you want to do? What choice do we have? Mount up! Ej, ale fajne jest to, że to jest po prostu cutscenka na silniku gry, przez to właśnie jak mamy tą, jak zrzuciłem sobie teraz ten, czy to teraz zrzuciłem right tylko broń, ale... I'm expecting trouble. Ale gdybym sobie zrzucił na przykład... ej, stary, nie zapomniałeś o mnie? Sheldon sure is full of useful information. He want you dead? It's great having someone like him on our side. Sheldon is on Sheldon's side. No kidding. Tu mi proszę zostać. Lepiej w tym miejscu. Iskiereczka w dłoń. I let's go. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć. O! Co się stało? Okej. Okay. Są ziomble oczywiście. A wracając właśnie do tego, co chciałem powiedzieć, to tak. To nawet bym sobie... Look alive, people. Czekaj, nie, tym muszę LKM, żeby wpuchać tam pod zadaszenie, więc niestety, ale... Skierka się nie przyda. To jest właśnie kolejny minus. Can you fix it? Not the amount of time we have. Let's see how far we can take it. Reload? So, just wing it? That's a great plan. Wracając do tego, zanim zajął mi przerwą, to najpierw sobie przyznał śmigłowiec. Not likely. They're targeting the truck with the EMP. The Ravello knows something. Someone. Everyone, keep your eyes open. Już mogę, dzięki. To jak ten sobie tam przyzwał śmigłowiec, to byłby uwzględniony w tej cutscence. This looks suspicious. I'll clear a path. No patrzcie, jak to się szybko odładowuje, to jest przejebane. Patrzcie, ja to mogę wyjebać do zera. Do zera? Pyk, momentalnie naładowane. I jeszcze szybko odładowuje. Porównajcie sobie to ze wszystkimi modami z poprzednim odcinkiem, gdzie używałem tego na bieżąco. Sorry, Teo, nie chciałem. Jeszcze?
Get lost! Uciekniesz błyskawicy. No i jak na złość się to kurde nie opuści, no. No skąd? Jezu, co bardziej ode mnie oberwał niż od... A gdzie jest ten idiota? Bradley, kto jeszcze? Jeszcze jeden. Okay, we're clear. Let's roll. Mamy kolejnego checkpointa. Dobra, reload, tak na wszelki wypadek. Że potem w trakcie strzelaniny nie przeładowywać. Gość. More tanks incoming. Sure. Sorry, though. I see more coming from behind. How many more are there? Rodriguez, once we're across, blow that bridge. They won't be expecting that. What? Co to było za jump? You're driving us right in front of a military base? Seriously? We have to get out of here. We having fun there? And now helicopters! Oj, ludzie! Na szczęście baza jest przejęta, więc nie ma się co martwić. Proszę bardzo. Revolution Libera. Kurde, że jest ta baza. Czemu? Co ja wam zrobiłem? Dajcie się iskierką pobawić. Any ideas how DiRavello got his information, Rodriguez? Cause I've got one. Not now, Annika. O kurde, strzeliłem nie do tego. Simmer down, amigo. Fine, we'll talk later then. Kurde, strzeliłem przypadkowo do jakiegoś cywila. Whoa, chopper, heads up! A no tak. Że jest pod skałą, no to co miałem mu zrobić teraz? Tą błyskawicą. To mnie właśnie boli a propos używania kurde tego tej iskierki, bo ona pod zadaszeniem jest bezużyteczna, ale na takim świeżym powietrzu, gdzie najczęściej się walczy, jest zajebista. There are the tanks. At least something Sheldon said was true.
Sniper, sniper, sniper! Przesłować. Okej, jeszcze tutaj. Adios. No, kto jeszcze? Are we close enough? Yes. Activate the device. Here goes nothing. The cars are going to blow. Everyone out. Ale czołgi też poszły. I must confess to being disappointed, Mr. Shell. Let's have a drink and talk this out, huh, Sebastiano? Mano a mano. I do not care for small talk, Mr. Shell. 20 years ago, we made the deal, you and I. You are not holding your end. That makes me disappointed. Well, you and Uncle Sam did make a deal. You and I. We have overlooked your treatment of the people of Medici, and we have overlooked your damaging of Dima El Masri, who was alone. And I have overlooked Rico Rodriguez. Until now. Do you remember our deal, Mr. Sheldon? I remember the deal, Sebastiano. Do you? I am the ruler of Medici. You promised me an alliance with the United States, which was incinerated by the return of the boy I orphaned for you. A boy so? Who rampages across the country, making me look like a fool to my people. Now, Sebastiano, do you think I enjoy being made a fool to my people? It was you who showed them how to destroy my tanks. I have eyes across Medici, even in that dark, dank little cove. There is nothing that my flames cannot touch, Mr. Sheldon. I on tak na wyjewce trzymał rękę w ogniu, tak? To, sorry, ale... Sorry, albo gościu ma... Nie ma już nerwów w rękach, albo byknął coś na ból. Albo jest masochistą i lubi. W ogóle niebezpieczna droga, potęga bawarii. Target has left the area. Tak, ktoś się odezwie? Chyba nikt. Dobra. Kolejna mapka, znaczy mapka, kolejny quest w takim razie. Opuścić statek. Tiravelo odrzuca propozycję rozejmu wystosowaną przez Sheldona. Ten w pośpiechu wzywa Rico do grota Contrabandero, gdzie Dima pracuje nad swoim urządzeniem EMP opartym o Bawar, a Mario liże rany. Oho, nie podoba mi się to. To się może skończyć bardzo źle. Sądząc po tytule misji... O, coś mi się wydaje, że szykuje się atak na bazę. Here he comes, the king of the rebels. Okej, czy ja serio nie mogę, nie mam amunicji do tego? Serio nie mogę tu uzbroić amunicji do tych, do rewolwerów? Hot day. This looks deadly. Dobra, to weźmy sobie upiory w takim razie. No i odpalmy misję. Opuścić statek. Yes, that will work. Don't worry, your friend Mario is doing better. I still wouldn't move him yet, though. Sheldon's supposed to be here. Well, nice of you to drop by, hombre. Where's your hat? In a nutshell, D
D. Ravello knows where you are, and he's sending a big old army to kill you. Oh, I wonder how that happened. Tio. She's a peach. It is a remarkable coincidence, Sheldon. Hey, it ain't like that, partner, and you know it. I came to warn you that D. Ravello's cleansing flame is a-coming for you. D. Ravello's forces are going to be here soon to take out that EMP and kill Dima. Always blame both sides, eh, Sheldon? Okay. You do with that information what you want. I'll see you around, amigo. Sheldon, sobie trochę sam przejebałeś w tym momencie. Co się dziwisz? You two ready for some action? Oh, that's nice of you, Rico, but I'm not up for suicide. Come on, Tio. Not this time, Rico. Good luck. Dima. Is the EMP ready? Yes. Tio's talented engineer, device stabilizer, won't explode. Good. Power it up. We're going to need it. We make our stand here. Rico, I can fight. Yeah. Mario, you need to take it easy. I can fight, frate. Dima, she stayed with me. I stay with Dima. Take care of yourself, frate. Mogę po prostu minikanem to rozwalić. Landing boat incoming! Danger! Get on the 50, now! W ogóle, że to się nazywa wulkan, nie? To jest aż... zabawne. Ale tego się grał, czekaj, tak stara, z jak na mechanice, wtedy zrozumiecie, o co mi chodzi. Z działkiem tylko. Się strzelać normalnie z tego, nie? Z iskierki, ale... Zabawmy się trochę. Wsiadamy.
shortly. We'll disable all vehicles. Hold off, soldiers. Detecting incoming paratroopers. It's time to do this! No, I feel like a million American dollars! Let's get them! Dobra, widzę, że niestety nie mogę jeszcze użyć jemu. Gdzie oni się desantują? Aha, debile. Ależ panowie, dziękuję za owocną współpracę. More soldiers coming in, Rico. Zauważyłem, ej, mam wrażenie, że się muzyczka kurde wyłączyła. Mogę jema użyć. Electromagnetic pulse primed. Wreszcie. Rico, enemy vehicles are now in range of EMP. Let's go! Success. Charging power cells again. Pięknie. That should buy us some time to regroup. Restock your ammo, Rico. They'll be back for that EMP. Dobra, gdzie jest amunicja w takim razie? Trafię, nie? Przecież tu by snajperka była lepsza. Granaty mają funkcję autonamierzania. Radar shows gunboats incoming. Oh, they got battleships now. Maybe I got back into battle too soon. Jak tak patrzę, to są albo zdesperowani, albo bardzo zawzięci. Co martwić? Bavarian tanks detected. O, okej, okay, może jednak jest. Wow, they are just messing around. EMP primed again. Use EMP, Rico. Enemy vehicles are in range. Dawaj, zaczep. Damaging machine may throw off calibration. Inconvenient. Wow, that thing is amazing! Everything blows up! Nie wierzę. Jak Mario tak nagle zginął? That should buy us some time to regroup. O Boże, od tego momentu... We'll be back for that EMP. Ej ty, w sumie? Wiesz, po co tak ciągle do nich walę? Przecież mogę sam sobie zrzucić śmigłowiec. I tak się pobawimy. Let's go!
them down! To jazda. No czemu mi kamera zjeżdża na bok? Pytanie za 100 punktów, czemu ja tego nie zrobiłem od razu? Incoming helicopters! They're going for the EMP! Landing boat incoming! Danger! Dawaj mi tę cholerną myszkę, już! Caution. Raz, dwa! Bavarian tanks detected! Tanks and choppers! Wow, they are just messing around! Primed again. Use EMP, Rico. Enemy vehicles are in range. Shush. We're doing fine without them, eh, Rico? Frigo and etc. fight again. Ouch. Rico, we've got more soldiers coming in. Dobra, to pozwól, że sobie zrzucę mój bawarowy czołg. Broni je potrzebuję, amunicji też nie, dobra. Can't let you guys have all the fun now, can we? I knew you couldn't stay away. Not at all. I simply needed to verify that the EMP works. You're no good to me dead, Rodriguez. Come on. Welcome to Frigo and etc. Don't be jealous, Rick, okay? You're important too. Just That's twice now I've saved your ass, Rodriguez. Thank you, Annika. Yes, device successful. Mario. She's so manly, I love it. How did DiRavello know we were here? Because he's psychic. No, it's Sheldon. Sheldon is psychic? Mario, I don't trust him. We have to use him. Tell Sheldon we're going to attack the power plant. That is a good idea. Yes. You lay the bait. We'll see if DiRavello bites. Szczerze, to się wydaje trochę za proste, nie uważacie? Że to akurat Sheldon ma być tym, który sypnął. Ja mówię, przez te cameo z nim przed chwilą i trochę wcześniej z tym, jak gadał DiRavello, miałem też takie wrażenie, że może coś tam chlapnął, nie? Ale powtarzam, chlapnął przypadkiem, ale wątpię, żeby był zdrajcą i tak cały czas nadawał do DiRavello, co takiego się tu dzieje. Bo to raczej chyba nie w jego stylu. Zobaczmy, gdzie jest teraz kolejna misja. Tutaj. Korda Drakon to jest tutaj. O, akurat kolejne FOV. Po broni zatoczki i zarzuceniu przynętą na ludzi DiRavello, Rico nakazuje swoim kompanom przygotować się do ataku na główną wieżę kontrolną Korda Drakon. Szykuje się wielka bitwa, której wynik przesądzi o losach Insula Drakon. No ładnie. Czy jeszcze mam czas, aby się tym zająć? Myślę, że tak. Nie powinno to długo trwać, więc tylko namierzyć cel w tamtym miejscu. Dobra. Jak to się nazywa? Zaplątani w błękicie. Okej. Okay. Of power plant shows unshielded Bavarian core. Does not seem like stable construction. That doesn't sound like bad news to me, Dima. So, if I destabilize the core? Would obliterate entire base. Good. Mario, did you leak the plans to Sheldon like we discussed? Oh, you should have seen me.
Sheldon, Rico wanted me to tell you that we're attacking the power plant. Hmm. Just so you know. Gracias, compadre. Super counterintelligence agent, Mario Frigo. Di Ravello is going to throw his entire might at us. Once we push back the military, I'll enter the power plant. Right on cue. This is it. This is so exciting! We're finally on the offensive! Ah! All right, so. All out war, Rico. Let's do this. Okej, potrzebuję w takim razie śmigłowca. Missions requested at the Porto Cavo airstrip. Nie lubię tego śmigłowca, bo nie ma tych pocisków właśnie fajnie namierzających, no ale... O Jezu, nie! Boże, ale ja go przyzwałem w durnym miejscu. Okej, dobra, odpaliłem i nie wgubłem. To tyle dobrego. To jazda. Wiadomo, mógłbym tam lecieć po prostu samemu, nie? Przeciągając się i tak dalej. Ale wiadomo, w śmigłowcu zawsze lepiej. Choć najlepiej to byłoby wezwać akurat samolot. O, a widzę, że to się na lotnisku rozgrywa, tak więc... Jak tylko to wygramy, to przyznimy sobie samolocik. Bo mam jeden fajny wam do pogadania. O, nawet nie muszę przyzywać, już to chyba jest. Proszę bardzo. Ten jak ucieka w ogóle. Nie, zniszczyłem. O. A nie, to tym chciałem się przelecić właśnie. Ale tu, tego znalazłem już przypadkowo, a to jest chyba klasyk, którego mogę sobie zrobić, nie? Starowojenny, taki... Jeszcze któryś wojny się zrobił, to jest samolot. Dobra, lecicie, czy mam sam tym wystartować? Dobra, tym klasykiem się przelecimy w takim razie. Tylko gra mi uniemożliwiła przelecenie się dwoma takimi fajnymi. Znaczy, dobra, gra. Gra uniemożliwia mi jednym, drugiego sam zniszczyłem. Może tym się też przelecimy. Choćby kawałek. W górę, w górę, w górę! No ja mam tylko takie karabinki, nie? To jest w ogóle statek. Samolot chyba z pierwszej albo drugiej wojny światowej, tak mi się wydaje. Ale chyba na pierwszej takie samoloty były chyba. W ogóle jest achievement za milion punktów chaosu i za chwilę go nabija, chyba. Łoń! Dobrze. Nie ma desantowców. Jest drugi, ale dobra, tego sobie puszczę. Dlatego, że to nie ma nitro w
tych, że będzie gorsze, że te samoloty, które ja mam tutaj mieć, zwane, czyli które są, po prostu nie ma nic. No kto? To i skąd? I zniszczyłem chyba swojego. Jezu, no chyć się tego! Zaklinowałem się w kurde w najdurniejszym miejscu ever. Aj, Jezu, tu mam wsiąść! Ja pierdolę, nie wierzę, ja tu latam jak idiota i niszczę pojazdy. Ja mam tu wsiąść. I niech zgadnę, ja mam to prowadzić po prostu, tak? No to wygląda. Skoro jak stoję tak, o to się nic nie dzieje. Dobra, gdzie jest wejście? Do kokpitu czy czego tam? Ratu, nie? Nie? Gdzie? Aha. Dobra. I co? Aha, dostarcz łódź, tak po prostu. Z kanonierka chyba. Tyle dobrego, że mało jest do... Mała trasę do przejrzenia. Mam? O, gdzie jesteś? Zdespawnował się, kurde. Było trzech, nagle jest jeden i... Z tej ostatniej łódki też się widzę, ludzie się spawnowali. No intrygujące. Też nie ma ludzi. I teraz tylko... A tak, nawet jest napisane... A nie, to nie jest kanonierka, to jest korweta. Dobra. Ale kurde, wiecie co boli mnie strasznie? Że właśnie te takie... Że żadna z poza przyzwanymi przeze mnie... We have disabled the shielding around Corda Dracon. There are three generators inside. Take them out. Merda! We were counting on the supplies, Rico. Ale o co ci chodzi? Przecież dostarczyłem zapasy. Przecież dostarczyłem zapasy, no to jaki problem? Jakby poważnie, nie wiem o co chodzi w ogóle teraz, nie? Bo dostarczyłem zapasy, więc czemu ona ma problem, kurde, że ten... Że ich nie dostarczyłem? I'm inside, Dima. What now? Disable the cooling turbine to lower the blast shielding. Pusto w ogóle. Buka z maską w takim razie. Yes, push forward, Rico. Destroying the turbine opened the cooling tunnel failsafe. Use it to access the generator room. A, chyba że tak. Okej, okay, to tłumaczy w sumie trochę, gdzie jest ta łódź. Kurde. Cześć, czekaj, może tu nie mogę. Tak, nie mogę tu łodzią iść, dobra.
muszę płynąć. Normalnie. Więc dobra, lecimy. Uważać na powietrze, no i dopłynąć do końca. Dobra, widzę, nie ma tutaj kieszeni z powietrzem. O! Ej, no co jest z efektami dźwiękowymi? Halo! Nie no, dajcie mi te opcje, no pokażcie. Zniszczałem niczego poza nagraniem w dźwięku. To wszystko jest po prostu tak samo. To czemu ten dźwięk, kurde, raz jest, a raz go nie ma? Przecież na przykładu teraz Rico na przykład nie wziął wdechu, jak się wynurzyłem. A tutaj też brak ludzi. Numer uno. Numer dos. No i numero tres. Bombeczka. Cofamy się na bezpieczną odległość. Pyk. Bum, bum, bum. Just one more generator. No i koniec. Juhu! No i cóż, no niestety sztab poszedł w cholerę. Szkoda. Lubiłem ten budynek właśnie za to, że jest tak wysoki, bo fajnie dało się z niego wybijać. No i dało się na nim samoloty przyzywać, a to rzadkość niestety, jeśli chodzi o niektóre w ogóle miejsca w tym świecie. Ale dwa już regiony wyzwolone. I się będę się na kotwiczkę przyciągnie. A nie, po prostu. KO pod wodą i tyle. Dobra. Misja ukończona. I proszę bardzo, Thunderbird. Blokowany. One man rebel army. Szczerze bym wykorzystał to FOV, bo naprawdę mnie intryguje, jak to będzie działało. Bo pierwsze to było po prostu namierzenie celu i zesłanie nalotu. I to jest wszystko. A jak to będzie wyglądało właśnie z tym? Zastraszające dzieło nowoczesnej technologii FOV. Przenośny karabin IM. Prosty w obsłudze z odległości wyłącza pojazdy i osłony bawarowe. No, fajnie brzmi. Ty, a dobra, ty w sumie? Czekaj, odwołaj zrzut, dawaj, poproś mi, dawaj mi to. Jakoś się odznaczy może. A, jeszcze coś innego jest oznaczone. Co jeszcze? Chyba nic, to było jedyne. Dobra. To weźmy sobie tutaj... Serio, chcę tego Peacebringera mieć, ja będę musiał to przyzwać to dwa razy. I widowę mamy, ale wykorzystajmy może coś innego. O, może Predatora. Ewentualnie mogliśmy jakąś strzelbę wziąć. Tego automata. Ale nie, na razie niech będzie Predator. Pojazd. No, pojazdu nie potrzebuję. I dowiedziałem się, że te śmigłowce, czy te kontenery, zrzuca nam ten odrzutowiec jakiś. Tylko nie wiem, skąd ten odrzutowiec się od początku wziął, w przypadku Mario i tego dostarczania. No. Już. This'll jeden. Do. Dwa.
Dobra, mamy tutaj amunicję. Okej, no to wyłączę osłony, no to dopóki nie będzie miał jakiejś bitki, no to nie będę tego testował. No ale może będzie wkrótce okazja. I zobaczmy, gdzie nas teraz kieruje fabuła. U, dziwo tutaj. Rico i Róża. Okej, no ale to się, przekonamy się. To sprawdzimy dopiero w kolejnym odcinku. Ode mnie w tym to będzie już tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym materiale. Zagrajmy w Just Cause 3, w którym będziemy dalej kontynuowali fabułę, która mam nadzieję, że zaprowadzi nas już właśnie do tej, właśnie na trzecią wyspę, czyli do Insula Striate, dzięki czemu będę mógł zająć się też DLC-kami, które od dłuższego czasu się tam znajdują. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć! Here he comes, the king of the rebels.